Jeszcze nie jadłam. Jestem tak głodna, że będę po te wszystkie bułki. Ja też! Bo dzisiaj porozmawiamy sobie o głodzie. I wiecie co robię? Mam taką pyszną bułeczkę. Jaka dobra wyszła. Świeżutka. Nie leci wam śnika? Leci. Powiem jeszcze jeden kęcik. Piechotka. Nie robicie się głodnie z tego zapachu? Nie. Byliście kiedyś tak bardzo, bardzo, bardzo głodni, ale tak bardzo głodni? No nie. Tak bardzo głodni, nie? Nie. A trochę bardzo głodni? No tak. A nawet może bardziej głodni, ale... Co robimy, jak jesteśmy głodni? Co wy robicie, jak jesteście głodni? Śniadanie. Ijemy. Ale sami robicie śniadanie? Nie, mama. A zdarzyło się wam, że na przykład przed obiadkiem zgłodniliście i tak chcieliście jakieś jabłuszko, paluszka, a mamusia powiedziała: Nie, bo będą pełne brzuszki na obiadzik. Było tak? Ciężkie to chwile? Tak. A daje się wytrzymać do obiadku? Tak. Ale jest jak? Głód i ciężko to wytrzymać. No dobrze, a wiecie, że tak samo jak nasze brzuszki karmimy, to nasza dusza też potrzebuje chleba, jedzenia. Bo ja je przyjmuję i wiem. No i dusza, dusza często też jest głodna, wiecie? No i co wtedy robimy, jak nasza dusza jest głodna? Idziemy do kościoła się modlić i przyjąć Pana Jezusa. Tak, idziemy do Pana Jezusa, przyjąć Go, modlimy się do Niego, nie? Gdzieś w ciszy serduszka też możemy się z Nim spotkać, nawet w naszym pokoiku, na łóżeczku, ale najbardziej właśnie podczas Komunii Świętej, kiedy przyjmujemy Go do serca i mocno przytulamy. Czy wiecie, że niektórzy czują straszny głód Pana Boga i nawet o tym nie wiedzą? Nie. Ponieważ nie wiedzą, że mogą się zwrócić do Pana Jezusa, to chodzą przygnębieni, smutni, zażywają jakieś leki pocieszające, a smutek zostaje i brak miłości. Ale my to rozumiemy, nie? Bo Pan Jezus mówi sam o sobie. Zobaczcie, w Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem chlebem życia. Tylko Pan Jezus jest chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli jak my idziemy do Pana Jezusa, spożywamy Jego ciało w Komunii Świętej, On karmi naszą duszę. Nasza dusza jest radosna, szczęśliwa. Choćby, nie wiem, jakiś wirus dookoła krążył, prawda? To my jesteśmy radośni, bo wiemy, że Pan Jezus się nami opiekuje i nas prowadzi do nieba, do życia wiecznego. I On daje nam radość i jest blisko nas i nas kocha. Dobrze, to może teraz przed jedzonkiem jeszcze pomodlimy się za tych, którzy czują głód Pana Boga. Zanim my nakarmimy nasze brzuszki, to pomodlimy się za tych, którzy taki śmiertelny głód czują. Głód Pana Boga. Damy sobie rączki. Tatuś, pomodlisz się z nami. Okej. Panie Jezu, chcemy Cię prosić. Tak jak Ty karmisz nas codziennie na Eucharystii, dajesz nam swoje ciało, swoją krew, dajesz nam życie wieczne, tak prosimy Cię teraz za wszystkich, którzy są spragnieni prawdziwego chleba, życia w obfitości, życia wiecznego. Przyjdź do nich z łaską, umiłowania Eucharystii, pragnienia Eucharystii, pragnienia zjednoczenia z Tobą. Prosimy Cię o to przez naszą Mamę Maryję, która tak najlepiej zjednoczyła się z Tobą, nosiła Cię pod swoim sercem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. No i smacznego wyciągamy. Serek, masełko.